Cześć kameramaniacy, tutaj Zbyszek. Dzisiaj pokażę Wam, jak pokonywać multi-rig, czyli jedną z najtrudniejszych przeszkód na Ramagedonie, czyli kółka gimnastyczne podwieszone pod konstrukcją. Pierwszym krokiem jest wejście na konstrukcję, czyli u nas jest to opona, na Ramagedonie będzie to belka konstrukcyjna, tak? Wchodzimy na konstrukcję, możemy złapać multi-riga. Jednym z najważniejszych elementów jest to, aby nauczyć się bujać ciałem do boku, tak żeby nabrać pędu podczas pokonywania kółek. Bujamy się do boku, podciągając ramiona, co pozwoli nam nabrać większy pęd. Opcja dokładana, czyli rozbujamy ciało, dokładamy. Kolejnym elementem, który warto zwrócić uwagę, jest chwyt kółka. Łapiemy kółko głęboko, ponieważ jeżeli ono się ześliźnie, zawsze mamy asekurację w postaci palców. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to jedna z najtrudniejszych przeszkód na Ramagedonie, ale warto spróbować, chociaż pokonać 3-4 kółka i udowodnić sobie, że możesz więcej. Hameromaniacy, to już niestety ostatni odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Przypominam, że trwa konkurs, który zorganizował Hammer, a w nim do wygrania start w Ramagedonie. Spieszcie się, pozostało niewiele czasu, bierzcie udział w konkursie, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że te wskazówki, które Wam pokazałem i zaprezentowałem, pomogą Wam pokonać Ramagedon i widzimy się w Warszawie. Hammer, możesz więcej.